Witam zespół z Grójca na finałach Mistrzostw Polski. To chyba historyczne wasze finały. Nie wiem, czy poprzednie roczniki były, ale z tego, co ja pamiętam, nie było żadnych. Tym bardziej wielkie gratulacje. Wyeliminowaliście na Mazowszu Ochotę i Pruszków. To nie byle jakie zespoły, a mecz z Ochotą będzie długo, długo zapamiętany. A w półfinałach wyeliminowaliście Dąbrowę Górniczą i przeszliście z Łodzią tutaj, ale na dzień dzisiejszy po dwóch dniach te dwa zespoły, co wyszły z tej grupy, są najsłabsze, po dwie porażki. Czy macie coś na wytłumaczenie? Co? Pierwszego dnia to przegraliśmy na własne życzenie. Na własne życzenie pierwszego dnia. A drugiego dnia, wczoraj znany, graliście z nimi w lidze z Ursynowym, tak, też dwa razy się przegrali. Myślicie, że Ursynów tutaj może sięgnąć po złoto? Zobaczymy. Kandydatów jest kilku, a medal złoty tylko jeden, prawda? Trener, wszystko na razie w porządku, tak? Już się poprawiło. A ja jeszcze podejdę tutaj do Pado, 2,5 m wzrostu. Nie wiem, czy wiesz, 4 czerwca ostatnia szansa pokazać się w Setniewie na testach. Centralny Ośrodek Szkolenia Młodzieży PZKOŚ. Skorzystasz z tej okazji? Nie, naprawdę nie. Spróbować warto, a się nie uda, trudno. Chyba, że nie chcesz wiązać swojej kariery z koszykówką, tylko na przykład chcesz być bramkarzem w jakiejś dyskotece w Grójcu. Co? Nie? Ale nadawałbyś się pewnie na bramkarza. No taka postura, to się wszyscy boją. Za chwileczkę macie mecz z kim? Z kim gracie nas dzisiaj? Znowu Mazowsze. Ale wczoraj Polonia zmęczona meczem z GTK, bardzo zmęczona. Nie wiadomo, czy zagra Kulka. Czyli? Może być ciekawie. Na pewno banany pomogą, bo mają w sobie tyle witamin i tyle różnych takich minerałów, że pomagają. A dlaczego banan jest krzywy? Bo nie prosty. Ale radości to jest najważniejsze. Coś chciałeś powiedzieć do SKM-u? Kogoś pozdrowić może? Jak w Redzie? Kąpałeś się w morzu już? Pewnie. Jak za chwilą chłopacy mówili, że trener nie pozwoli. Nocą. Jaka woda? Jutro przyjadę zobaczyć, jak to tam wygląda. Grójec. Największa niespodzianka. Finały Mistrzostw Polski. Gratulujemy. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich sadowników z Grójca.